Dziś po wielu latach doczekaliśmy się ponownie Marvelowego sezonu. A ja, jak zawsze, sprawdzę jego pierwsze, najciekawsze mity. Mitem nie jest to, że możecie zostawić łapkę w górę i suba dzwonem pod tym filmem, a kupując nowe karnety będę mega wdzięczny, jeżeli użyjecie kodziku MANO jak w sklepie Fortnite. Każdy, kto to zrobi, proszę pochwalić się w komentarzu. Sprawdźmy, czy zrobili najważniejszą rzecz, czyli czy usunięto samochody. Nie ma lepszego miejsca na sprawdzenie tego niż Nitrodrom. Plus chociaż taki, że usunięto mityczne samochody, bo tutaj, no, nie ma tego, co było. Ale istnieje spora szansa na to, że samochody co prawda są, ale nie ma ulepszeń do samochodu. No zobaczcie, nie ma tutaj nigdzie tych skrzynek, więc nie można już mieć samochodów, które strzelają, wybuchają, przejeżdżają. No najlepsza zmiana ever. Tak czy inaczej, mit obalony, bo są samochody, ale dużo fajniejsze. Podobno odkopali pociąg. Jak widzicie, tutaj był zakopany pociąg i on tutaj stał. Nie ma go tutaj, mimo że są koparki, ale wiecie gdzie jest? Na mapie jest pociąg. Musimy go dorwać. No nie wierzę własnym oczom. Zobaczcie, jest pociąg w pełnej okazałości. Co nadal mnie odbije, czy padnę, jak we mnie wiecie? No nie, no odbija. I co, nadal są tutaj skrzyneczki? No oczywiście, nic się tutaj tak naprawdę nie zmieniło. Jaki był, taki jest. Powiem wam szczerze, dobrze go widzieć z powrotem w grze. No przynajmniej będzie można testować kolejne mity, czy ten pociąg coś zniszczy. Tak czy inaczej, mit potwierdzony. Wrócił pociąg. Podobno jedną z wielu rzeczy, które wróciły, są pancerne ściany. Dokładnie tak, ej. To był jeden z fajniejszych itemów dla takich bambików jak ja. No bo wiecie, ktoś mi robił full box, a ja tu szybko pum, 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 pum i byłem niezniszczalny. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co o tym myśleć, bo kiedyś pewnie dużo osób na to narzekało. Tak czy inaczej, ja pamiętam to jako całkiem fajny item, więc ja się cieszę, a mit ten jest potwierdzony, bo faktycznie wróciły. Podobno do gry dodano nowy jetpack, który, jak widzicie, wylatuje nawet ze skrzynek. Silniki odrzutowe War Machine. No i ja biorę taki silnik odrzutowy i jak to działa? Co, po prostu spację trzymam? No tak, a mogę jakoś strzelać? Coś ten... On mnie utrzymuje w powietrzu! Okej, okay, i jak skończy się powietrze, to spadam. Ale trzeba sprawdzić, czy mam full damage. Ej, bo ono jakoś bardzo mało w to powietrze wznosi. Zobaczcie, ja nie mogę za dużo polecieć. I spadam? No i nie mam full damage'u, ale byłem faktycznie nisko. Teraz się wzniosłem troszeczkę wyżej. No i co? Puszczam. Będzie full damage? Nie ma full damage'u! Prawdopodobnie. Mega fajny ten nowy plecak. Tutaj macie jeszcze taki sprint. Można strzelać, można rzucać. I z tego co rozumiem, to jest nieskończone. Na pasku w ekwipunku to wam się cały czas odnawia. Więc ten jeden item wystarczy wam na całą grę. No mit potwierdzony, bardzo fajny ten plecak. Jak widzimy na mapie, mamy trzy nowe miejscówki. A pierwszą, którą sprawdzimy, jest raft. Raft to kojarzy mi się tylko z tratwą, bo była kiedyś taka gierka, gdzie się właśnie na tratwie pływało i nazywała się raft. Bo chyba tratwa po angielsku to raft, nieważne. Ale właśnie mam tutaj bossa, Emma Frost. Stylistycznie ta miejscówka wygląda jak takie więzienie na wodzie. Wiecie, no takie mocno strzeżone. Ale tutaj mamy też jakiś instruktaż mroku, zbrojownia. Klikam to i co, mogę sobie kupić? No nie wiem, jak to niepospolity shotgun. I co? I dostanę, czy muszę coś zrobić? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, co to robi, ale idźmy pokonać tą Emmę Frost. No muszę jej nastukać. Jest i Emma Frost. Ty, ona ma chyba jakieś miliard HP. A i teraz jej nic się nie robi? A ona też ma swoich giermków. O kurczaki. Emma Frost, ja cię tutaj będę nawalał z jakiś rakiet. Czemu na miliard HP? Dobra, może jednak nie jest tak źle. Okej, okay, i teraz jak ja mam przebić się przez to miejsce zbroję? Nie wiem, martwi mnie takie bossy, to zawsze jest takie straszne. Okej, okay, nie ma już tego... nie ma już tej zbroi, więc wystarczy to przeczekać. No i mamy nowy medalion, nowy mityk. Sprawdźmy, co to robi. Medalion ujawnienia Emmy Frost. Sporadycznie ujawnia pobliskich wrogów na krótki czas. Czyli to jest taki wallhack. Ty, no faktycznie, widzę typa tam. Czekajcie, a ten to się zrespił skąd? Nie wiem, strzelający krótką serią karabin napastnik Emmy Frost. Dawaj mi tego mityka, przetestujemy. Oj, powiem wam, to łoi. Łoi to potężne obrażenia. O, kolejny. Tu jakiś spawner musi być, jak w Minecrafcie, no przecież ich jest za dużo. Ty, no ale nie ma co gadać, ten Frost to naprawdę fajna miejscówka. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z Rekinem. Kiedyś Rekin był taką podobną, zakotwiczoną, małą miejscówką z zakamarkami i to jest dość podobne. A jak widzicie, medalion faktycznie działa, więc to była pierwsza nowa miejscówka Raft. A mit potwierdzony, jest taka miejscówka i jest naprawdę spoko. Kolejną nową miejscówką jest Dumstadt. Dumstadt, nie wiem, nie znam się na niemieckim. I tutaj ona na mapie się znajduje. I jak widzicie, jest to taka bardzo ładna wioska. Już też kiedyś taką gdzieś mieliśmy. Tak mi się kojarzy, że była bardzo podobna. I jak widzimy, mam tutaj bossa Mysterio. Mamy też oczywiście agresywnych bociarzy, których nie lubię. A Mysterio... jest tu, aha. Nie przemyślałem, że on się będzie teleportował na mnie. Ale ja mam jakiegoś mega potężnego shotguna. Okej, okay, on ma teraz kopię.
On już padł? Ty, no powiem wam szczerze, to ten Mysterio to jak dla dzieci taki łatwy był trochę. Ale on też ma oczywiście nowego mityka, a tym mitykiem jest strzelba Suveren Mysterio. I to jest chyba w ogóle nowy shotgun. Ty, czekajcie, bo ja go jakoś bardzo dziwnie wyciągnąłem. Dziwna animacja jest wyciągania. Strzelmy! Okej, okay, ona tak faktycznie z biodra jakoś strzela, nie wiem, strasznie dziwnie to wygląda. Ale to jest najważniejsze, medalion niewidzialności Mysterio. Kucając aktywujesz maskowanie, okej, okay. Czyli teraz mam i kucam i jestem niewidzialny, tak? I mogę chodzić oczywiście jako niewidzialny. Najpierw robię test, czy jest limit niewidzialności. Ty, no jest limit, ale skam, ja myślałem, że do końca życia będę mógł być niewidzialny, dopóki kucam. No czyli tak naprawdę to tyle z umiejętności tego medalionu. Więc boss wydaje się dość łatwy, tutaj mamy taki wielki pomnik pana Duma. No ciekawe, mityk pewnie mocny, bo to shotgun jednak, ale medalion średniawka. Tak czy inaczej potwierdzam, jest nowa miejscówka Doomstadt. Jedną nową miejscówką jest zamek Duma. I zobaczmy, jaki tam jest mityk. A na mapie znajduje się ona tutaj. Ty, ale powiem wam, że to naprawdę wygląda dobrze ta miejscówka. No to jest taki piękny zamek. Tylko to jakoś takie niebezpieczne jest trochę. Ja jako dziecko nie chciałem być, wiecie, astronautą czy czymś. Ja chciałem być rycerzem. No więc taki zamek dla mnie, no piękne to. Ty, tu boty nawet nie są agresywne. No to mnie trochę zaskoczyli. A bossem tutaj jest Doombot. No to tutaj też powinien być Manobot. O, widzę już typa nawet. Ty, ten pistolet. Zobaczcie, ile ja mu zadałem w głowę, ty. Aha, co ty robisz, typie? Ty, ale ogólnie to on się wydaje jakiś mega mierny, ten pan Doombot. No i mamy pistolet monarcha doktora Dooma. I to jest właśnie taki pistolet, tylko że mityczny. Ile to zada w głowę? Ty, no nawet nie wiem. 137 w głowę, całkiem sporo. Mamy też medalion wysysania zdrowia. Czyli co, chcecie mi powiedzieć, że Styfon wrócił? Okej, okay, no na botach to niestety nie działa. No i co najważniejsze, tajemne rękawice doktora Dooma. A tutaj mam bombę, taką wielką. Ojojoj, to mocno niszczy. A do tego mam takie ataki, o. Ty, no fajne to. No i co, powiem wam szczerze, że naprawdę fajna ta miejscówka. A mit potwierdzam, są nowe mityki i miejscówki. Podobno znerfione dość poważnie zostały kaktusy. Gdzieś na Twitterze czytałem i klikam. Wtedy leczyły ile? Nie, nadal leczą 30. A wtedy nie leczyły jakoś 20? Może i 30, ale zobaczmy, jak szybko się zrespi znowu. Ty, no nie no, z 10 sekund, 12, 15. Czyli nie zostało znerfione. Absolutnie. No, obalam ten mit jak nic. Kaktusy nadal są super. Znacie mnie i wiecie, że muszę sprawdzić, czy jetpack, nowy jetpack, ochroni mnie przed skokiem z maksymalnej wysokości, więc wlatuję tak wysoko, jak tylko się da. Czyli to jest maksymalna wysokość. No wyżej już mi nie da polecieć, teraz anuluję skok i lecę na sam dół. I zobaczmy, czy padnę, czy nie padnę. No mam nadzieję, że nie padnę. Nie padnę. Jetpack jest przepotężny. A mit jest potwierdzony, chroni nas to przed maksymalną wysokością. Sprawdźmy, czy w bunkrach cokolwiek się zmieniło w nowym sezonie. Bo, no, mogłoby, no nie. O, to zmieniło się! Nowa skrzynka Avengersów! No i zobaczmy, co w takiej skrzynce. Silnik odrzutowy. A, ten pistolet tylko, że w jakiejś fioletowej wersji. Aha, i to wszystko. Złota nadal dużo, tutaj jakieś skrzynki. Bliskie starcie, ty, jakiś nowy karabin. To jest AUG! Praktycznie taki jak kiedyś. No ile rzeczy w jednym micie sprawdziliśmy. No i super, potwierdzam, są nowe skrzynki Avengersów. Z tego co widziałem, w tym sezonie usunięto nitro pięści. Ale ja otwierając skrzynkę, takie coś zobaczyłem. Arsenał War Machine. No i nie ma co gadać, że to są pięści. Tylko to są... Ojoj. Ty, bo to jest w ogóle chyba połączenie tego plecaka, nie? Mamy strzelający karabin i jeszcze pociski, które lecą. Ty, no powiem wam szczerze, połączenie tego plecaka i tych... pięści, no wydaje się to być najbardziej popsutą rzeczą świata. I jeżeli faktycznie usunięto nitro pięści i tak narzekaliśmy na nitro pięści, to wydaje mi się, że nowe pięści Ironmana to w ogóle jest jakaś porażka. Ale potwierdzam, usunięto rękawice i dodano nowe rękawice. Z nowych przedmiotów dodano też podobno, jak widzimy, faktycznie podwójne mikropistolety. Ciekawe nazwa. Ty! Ale to mieli! Ja wam powiem tak, nie wiem jaka postać miała takie pistolety, czy to jakiś Deadpool, czy coś, ale to wygląda przekozacko. Patrzcie, jeszcze kończy się magazynek i one wyrzuca te pistolety i bierze kolejne. Ale to po prostu mieli ściany, jak nie wiem. A to jest jeszcze szare. Jakbyśmy mieli złote takie pistolety, no to byłoby to, wydaje mi się, całkiem mocne. Tak czy inaczej potwierdzam, że mamy nowe pistoleciki. Sprawdźmy, czy na mitycznej wyspie mamy nowego mityka z wyspy. No całkiem ciekawe, zawsze było, w tamtym sezonie również mieliśmy chyba Deagla,
Więc zobaczmy, co będzie teraz. No i moi drodzy, czy coś mitycznego tutaj wypada? Nie, legendarne. A, to są mityczne te rękawice, okej, ale to są chyba te same co wtedy. I jeszcze karabin epicki, czyli bez jakiegoś nowego mityka. Tak więc mit jest obalony, nie ma nowego mityka na wyspie. Jak zawsze, sprawdźmy, czy karnet bojowy jest darmowy. Mowa tutaj oczywiście o V-Dolzach, które dostajemy z powrotem, kupując karnet. Karnet kosztuje 950 V-Dolzów, to i sprawdźmy, ile ich jest w karnecie. Zazwyczaj jest to chyba 1000. Mamy 100, mamy 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. No i mamy 1000 V-Dolzów z podstawowego karnetu, plus jeszcze chyba w tych dodatkowych nagrodach jest. No ale wy nie zapominajcie o wpisywaniu kodu manujek przy zakupie karnetów i skinów. Bardzo mi to pomaga, więc bardzo dziękuję. A mit potwierdzony, karnet technicznie praktycznie jest darmowy. Na Twitterze spekulowano, że ten sezon ma być strasznie długi i ma trwać podobno nawet do przyszłego roku. No to wejdźmy w karnet bojowy i zobaczmy. Do 2 listopada jest tutaj napisane, więc to wcale nie tak długo. To znaczy, nadal to jest długo, ale jak sezon będzie fajny, to bardzo mnie to cieszy. A mit obalony. Nie jest to najdłuższy sezon w historii. Podobno usunięto beczki nitro i jak widzicie, są jeszcze te takie, o, teraz nie widać, bo jest za drzewem. A nie, no widać tam te takie ringi i one zgaduje, że nadal dają nitro, ale tu wszędzie były beczki nitro, że mogliście sobie je uderzać i mieliście nitro i tego, z tego co zauważyłem, nie ma, więc no chyba muszę to potwierdzić, więc potwierdzam. Usunięto beczki z nitro. Będąc na nowej miejscówce, zobaczyłem, że jest takie, taki wielki włas i to kiedyś były takie rzeczy, które teleportowały. Sprawdźmy, czy nadal tak jest. No nie, miałem nadzieję, że wiecie, to jest tak duże, że jak tu wejdę, to będę mógł się gdzieś przeteleportować. No kiedyś tak było, że kanałami się chodziło, już tak nie ma, więc ten mit obalam niestety, no nie działa to tak. Podobno w tym sezonie możliwa jest edycja mityków. Podchodziłem do tego stołu 1000 razy i nigdy nie było można edytować mityków, a teraz podobno jak kliknę F, to będzie można. Ty, no powiem szczerze, na Twitterze czytałem, że można auga edytować. No i mam tego auga w rękach, ale no nie można. Kurde, dałem się tak bardzo oszukać. No to nic, mit obalony, nie da się nadal edytować mityków. Podobno do Fortnite'a dodano automatyczne strzelanie. I jak widzicie, automatyczna wieżyczka War Machine. Ubieramy to i z naszych pleców wyrasta automatyczna wieżyczka, która ma automatyczne celowanie. I zgaduję, że działa to tak jak ta wieżyczka w plecaku, którą rzucaliśmy, tylko po prostu teraz mam ją na plecach. Jedziemy zobaczyć do oponentów. To działa, patrzcie jak... Ej, to się wydaje jakieś mega potężne. A ile taki shotgun walnie? No nie za dużo. No ale okej, tu zrobiłem, dawaj kolejnego tam lokuj. Halo, wieżyczko. No ma, więc ja mogę tutaj na przykład się strzelać z tym, a ona strzela tamtego. To jest niesamowite. To jest najlepszy dodatek w Fortnite, taki mampa. Ja zabiłem tego, a ona praktycznie już zabiła, no może zaraz, no jeszcze chwilkę, zabiła mi tamtego. Muszę to nosić zawsze, wszędzie. A mit potwierdzony, jest automatyczne strzelanie. Podobno możemy teraz podnosić oponentów. Patrzcie, podchodzimy do bota i daj drugą szansę. Mogę zrewajwować wroga. Aha. Aj, to jest teraz mój kumpel, piąteczka. Raczej nie działa to na prawdziwych graczy, ale na boty już jak najbardziej. Teraz dzięki temu mam kumpla. Mega fajna mechanika, no nie wpadłbym na to. A mit potwierdzam, można podnosić wrogów. Sprawdźmy, czy wynajętych gościów, czyli podniesionych oponentów, możemy mieć więcej. Bo tam mam jednego, to mój koleś. I teraz tutaj walę drugiego i dam mu drugą szansę. Jestem bardzo ciekaw, czy mogę takich typów mieć dwóch. Nie, a tamten pada od razu, dobra. Ale no nie, można mieć tylko i wyłącznie jednego. Co jest całkiem zrozumiałe chyba, nie? A mi to balony, nie można mieć dwóch. Podobno na mapę wróciła wielka głowa Galaktusa. I jak tutaj się rozglądam, to nie widzę. Ja już wiem, że ona powinna być z tyłu. Więc ja się obracam. Ale jak ona jest wielka? Ona była taka wielka? No nie wiem, czy była taka wielka, ale ona też jest uszkodzona. Tylko czemu ona wróciła? Jakby my chyba pokonaliśmy Galaktusa, czy nie pokonaliśmy Galaktusa? Czy uciekliśmy przed Galaktusem? No ten Galaktus wygląda jakby był taki trochę... No nie w formie bym powiedział. Miał pewnie lepsze czasy, no ale faktycznie jest na mapie i jest ogromny. Może ten Komin i Doktor Doom chce jakby przywrócić Galaktusa? No nie znam się aż na tyle. Tak czy inaczej potwierdzam ten mit. Jest Galaktus.